dzisiaj będzie specjalne wydanie naszej tutaj ramówki nowej na ten weekend, gdyż nie będzie dzisiaj, tak jak zawsze, Polish Charta, czyli naszej top listy, gdyż była ona już dzisiaj wcześniej od 13 do 16 i jutro między 14 a 17 pojawi się część druga. Natomiast dziś mamy dla Was niespodziankę, bo tak jak zapowiadałem to wcześniej na Facebooku, będzie specjalny koncert dzisiaj transmitowany i to aż dwoje artystów. Ukraińska artystka Irina Kniaziewa to jest wirtuozka instrumentu zwanego bandurą i za chwilę nam, Irina, powiesz parę słów, kilka słów, co to jest bandura i co to jest za instrument i jak długo na nim grasz. Wieczór dobry. Bandura jest ukraiński narodowy instrument. Bardzo fajny ma dźwięk. Ma 65 strun. I my z nim oboje jak jedno ciało. Одна серце у нас і душа. Бардзо любе то, що робить. Rozumiem, czyli to jest ten instrument, który niesie w sobie jakieś emocje związane z waszym folklorem narodowym i tym, co jest gra w duszy ukraińskiego artysty. Powiedz mi jeszcze, jak długo grasz już na tym instrumencie i jakie masz osiągnięcia po drodze? Gdzieś jakieś festiwale, jakieś występy szczególne, które zapamiętałaś jakieś najbardziej? Grałam na instrumencie 25 lat od muzycznej szkoły, college, uniwersytet. 9 lat jest nauczycielka na Ukrainie. 15 lat koncertnej działalności na Ukrainie. W marcu przyjechał do Polski i właśnie tu trochę rozwinął się taki twórczy szlach do solowych koncertów, czego też pragnęła moja dusza. Jeździła na festiwale ukraińskie w Ukrainie. Також мої діти, учні, грали призові місця. Ансамбль мала бандуристи дуже в'єнікний. Жалкую дещо за ним. Дуже багато би хотіла тут в Польщі зробити також такий ансамбль. За хвилю розпочне ще твій концерт. По раз перший буде трансмітований через Радіо Вне на терен цієї Польщі, а навіть і на світ, якщо хтось буде нас слухав через інтернет. I co jest szczególnego, drodzy Państwo, to nasza gwiazda pochodzi z Iwano-Frankowska. Przyjechała z tego pięknego miasta i będzie. I wszystko się odbywa w klubie Pieśniarze we Wrocławiu Donata Kamińskiego, który jest tym miejscem gościnnym dla Radia Wnet, które już od ładnych paru lat, odkąd jest częstotliwość we Wrocławiu, transmituje co jakiś czas bardzo ważne i ciekawe koncerty. Dziś rozpoczynamy od Twojego występu. I będziemy za chwileczkę się, drodzy Państwo, delektować tym pięknem tej muzyki, którą Irina przygotowała, a ja się już w tej chwili wyłączam powoli i zapraszam na koncert Iriny Kniaziewej. Wielkie brawa!